radio Szczecin swą syreną budzi nas. Do szkoły dzieciom i do pracy starszy czas. Uczy syrena. Pani Alina? Przysyła do nas, mnie, tutaj dwóch kolegów i moją żonę, pani z PRL-u, bo byliśmy w PRL-u i kazała nam, raczej zapytaliśmy się, gdzie można jakieś dobre lody zjeść. Ona nam opowiedziała historię o tej maszynie i przyjechaliśmy specjalnie do pani z centrum, żeby zjeść lody. No to jest mi bardzo przyjemne. Naprawdę. Że żeście do mnie dotarli tutaj, bo z centrum dużo osób przyjeżdża. No. A tak, żeście nie widzieli, że coś takiego jest, a to już ponad 30 lat. Nie? No tak. No to przyjemne. No. Pozdrowienia dla pani, jeżeli dobra. Jeżeli się będziecie państwo widzieli, skończyło się dobra. Prawda? No tak. Tak samo. Czy pani, ja pamiętam może pani nazwisko tego konstruktora? A skądże? Nie, to było wprowadzone proszę pana ze Stanów, także trudno mi powiedzieć kto to. No tak. Tylko wiem, że to byli pracownicy NASA, także... Nieźle. Lody z NASA, tylko w Szczecinie. Dziękujemy ślicznie. Miłego dnia, do widzenia. Uczy syrena, jak hejna w burzach gra. Noc w dzień nam zmienia, każdy dzień urok ma. Kiedy ci radio w domu gra.